Cześć, tu Rafał z Camper for Life. Witajcie ponownie na naszym kanale. Dzisiaj montujemy pokrowce w części mieszkalnej i w kabinie. Nie mogliśmy wcześniej nic działać, bo na dworze jest cholernie zimno. Przychodzą jakieś orkany, kiary i inne tego typu podobne. Na początku mieliśmy pomysł, żeby wyprać całego kampera w środku i zlecić to jakiejś firmie specjalistycznej. No ale w sumie jak sprawdziliśmy, jakie to są koszta, to stwierdziliśmy, że na początku spróbujemy sami. I efekty są zadziwiające, naprawdę. Zrobiliśmy to po prostu w domowy sposób. Namoczyliśmy, użyliśmy zwykłego wybielacza. Jest naprawdę super, także zapraszamy, chodźcie zobaczyć, jak to wyszło. Pokrowce mamy zdjęte, są same gąbeczki. Także przystępujemy do działań. Tu mam pokrowce, przygotowałem sobie wcześniej, tylko teraz który do którego? To jest chyba dół. Tak. Producent wymyślił coś takiego, jest taki plasticzek, który trzeba włożyć, bo tu jest nacięta ta gąbka, trzeba włożyć do środka i to powoduje, że ten pokrowiec się nie rusza i jest elegancko naciągnięty. Już wszystkie poduchy w pokrowcach i zobaczcie, montaż polega na tym, że tutaj producent przyszył takie rzepy, tu są kółeczka, do których to trzeba przyczepić i musimy ładnie to ułożyć. Opla! I montujemy poduszki. Teraz idziemy montować pokrowce do kabiny, na fotel kapitana i kierowcy. Także działamy dalej. No i jedziemy dalej. Tak wygląda efekt finalny pokrowców. Myślę, że jest super. Teraz chciałem Wam zaprezentować wyjątkowe rozwiązanie w tym kamperze. Poprzedni właściciel zmienił troszeczkę układ, bo tutaj w tym miejscu znajdował się mały stolik z małą kanapą dla jednego pasażera. Natomiast został ten stolik wymontowany
i zostały ustawione dwa fotele od Multivana T5 Volkswagena. I zobaczcie, jak to teraz wygląda. Można sobie spokojnie usiąść na tym fotelu. Mamy dwa podłokietniki. Pas, którym możemy oczywiście się zapiąć. Pas bezpieczeństwa. I co ciekawe, i to jest mega rozwiązanie, tu będzie się, będą siedziały nasze dzieci. Natomiast zobaczcie, możemy się odsunąć dość mocno do drugiego. I teraz najlepsza rzecz. Uwaga! O! Można sobie spokojnie i wygodnie podróżować. I teraz te kilkaset kilometrów w takiej pozycji zdecydowanie jest wygodniejsze niż siedzenie na tej zwykłej standardowej kanapie. Także wydaje mi się, że to rozwiązanie jest super. Jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Co ciekawe, tu mamy jeszcze taką... Czekaj, odepnę się. Mamy jeszcze dla dzieciaków mamy półeczki. Trzymały swoje zabawki. I to, co jest mega dla nas i było bardzo ważne, tutaj w tych fotelach mamy co? Isofixy. I tu będziemy wpinać foteliki dla dzieci. Mamy fotele z Isofixami, także zaraz zobaczycie, przyniosę do fotele, bo jutro jedziemy. Ja je zamontuję i pokażemy, jak to wygląda. Teraz zamontujemy jeszcze jeden brakujący element. Stolik dla naszych dzieciaków. Zobaczcie. Będą podwójnie odgrodzeni. Odsuniemy ich od siebie i zamontujemy im stół. Żeby nie było kłótni. Zobaczcie. Stolik można przesuwać. Jedną w drugą stronę. To jest bardziej przystosowany do tego poprzedniej zabudowy. Natomiast tu spokojnie dzieci wejdą. Wsiądzie Igor. Na środek otrzymałem te zabawki. Także jest fajnie. Jadąc można oglądać telewizję, nagramy jakieś bajki, żeby się nie nudziły w czasie podróży. Te fotele są naprawdę bardzo wygodne. Są bezpiecznie zapięte. Dla nas idealnie. Szukaliśmy takiego rozwiązania. Mało kamperów je posiada. Nasz ma. Teraz czas na naklejki. Bedni pozdrowił pomysł, żeby użyć suszarki. Mamy takie cudo, zobaczcie. Farel! 63. Posłuchajcie. Daję radę, ale nie, no daję radę, daję ciepło, tak. Zobaczymy. Grzejemy. Zapinam kamperze, bo jadę. Dzisiaj piękna pogoda, także kamper ma czyściutkie pokrowce, mamy już foteliki, dzieci zapakowane i ruszamy na naszą pierwszą przejażdżkę.
Nasza wycieczka powoli dobiega końca. Było super. Chcemy więcej. Pogoda nas troszkę nie rozpieszcza, także czekamy na lepsze słoneczne dni. A póki co będziemy dłubać sobie przy kamperze pod domem. Dzięki serdecznie, że nas oglądaliście i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!